Dzisiaj słyszymy Ewangelię według świętego Marka, która mówi o rozesłaniu uczniów. Kiedyś usłyszałem taką piękną interpretację tej Ewangelii, ponieważ ciekawe w tej Ewangelii jest to, że Jezus rozsyła uczniów po dwóch. Dwóch uczniów, dlatego że to jest jakby najmniejsza wspólnota, dwóch uczniów, których łączy Ewangelia, których łączy Chrystus. I ta Ewangelia wskazuje na to, że my jako Kościół jesteśmy zaproszeni, by wobec świata żyć w sposób ewangeliczny. Dwóch uczniów było zaproszonych do tego, żeby właśnie żyć Ewangelią, żeby ją głosić i żeby być świadkami tej Ewangelii, także w stosunku do siebie. I ja myślę, że nie tylko dzisiaj, ale Kościół zawsze tego potrzebuje, że kiedy głosimy Ewangelię światu, to świat też chce zobaczyć, że my tą Ewangelią żyjemy wewnętrznie jako Kościół względem siebie, jako chrześcijanie, jako bracia, jako kapłani w naszych relacjach, żeby ta Ewangelia też się spełniała w naszym życiu, żeby nasze relacje były oparte na właśnie mentalności ewangelicznej, nieświatowej, żebyśmy też umieli tą Ewangelię stosować wobec samych siebie i tą Ewangelią po prostu żyć. Wtedy ta Ewangelia, którą niesiemy, staje się autentyczna. Znaczy ona jest autentyczna, ale staje się, my jako Kościół stajemy się autentyczni, wiarygodni, kiedy najpierw sami dajemy świadectwo o Ewangelii, którą żyjemy.